serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam uniki. Uniki przed ciosami prostymi. Zapraszam. Unik przed ciosem prostym wykonujemy albo w lewo, albo w prawo. W zależności jak partner zaatakuje, którą rękę. Jak wykonać unik? Najprościej rzecz ujmując, jest to kombinacja przysiadu i skrętu barku. Zobacz. Robię przysiad, skręcam barki i tu swobodnie robi się przestrzeń, żeby ominąć cios. To samo w drugą stronę. Hop, hop. Czyli pamiętam, żeby zrobić unik, przysiad, skręt barków. Przysiad, skręt barków. Ok? Do tego dodajemy pracę rąk. Zobaczcie. Przysiad, skręt barków. To samo w drugą stronę. Hop, hop. Bardzo ważne jest, żeby ręce nie opadały nam. Czyli żebyśmy albo nie robili hop, albo tylko tak, albo tak. Ta przednia ręka zasłania tutaj głowę przed ciosem prostym. Nie udało się, zrobiłem coś źle. Przeciwnik uderzył, miał uderzyć lewy prosty, uderzył podwrótkowy. Ale mam rękę z przodu, jest wszystko w porządku. Ta ręka z boku jest po to, żeby miał być na przykład prosty, a poszedł średni. Okay? Jestem zasłonięty i w razie czego jak dostanę, to się nic specjalnego nie dzieje. Dobra, popatrzcie sobie. Zamiast robić przysiadu na nogach, to stosuję chylenia tułowia albo na przykład jakieś skręty głowy. Na przykład przy unikach, kiedy wykonuję na przykład unik, to skręcam głowę w jedną i w drugą stronę. To jest źle. Kolejna sprawa, nie zamykam oczu i jak robię unik, to tutaj obserwuję cały czas tą rękę mojego przeciwnika. Tak? I w jedną, i w drugą stronę, żeby widział, co on robi. Bo jak zamknę oczy, albo się nie patrzę, to nie wiem, co on zrobi. On może zamarkować uderzenie, a potem będzie gotowy, jak ja będę wychodził z uniku, żeby mi trafić. Więc o tym pamiętamy. Oczywiście klasycznym błędem jest brak refleksu, albo że za późno zacznę, albo za wcześnie zacznę. Ale to na to jedyny sposób poprawienia tego, to po prostu ćwiczenie i doskonalenie techniki. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.